zrób spódnicę z koszuli, lekki płaszcz strzela i sukienkę koktajlową ze starych spodni. Dzisiaj dzielimy się niesamowitymi hakami na ubrania, które sprawią, że zawsze będziesz wyglądać idealnie. Biała koszula jest nudna i wcale nie modna. Oto jak zrobić modną bluzkę z regularnej koszuli do biura. Zaznacz kontury nacięć niebieską kredą. Przetnij tkaninę wzdłuż linii. Powinnaś uzyskać czyste, symetryczne cięcia. Twoja nowa bluzka wygląda uroczo i bardzo romantycznie. A oto kolejny pomysł na przerobienie nudnej i bezkształtnej koszuli. Pozbądź się kołnierza i części rękawa. Przetnij koszulę po linii prostej. Wybierz elastyczną gumkę o odpowiednim kolorze. Złóż krawędź koszuli i przyszyj gumkę. Ściśnij do dowolnego rozmiaru. Bluzka z otwartymi ramionami jest dokładnie tym, czego chcesz w sezonie letnim. Bluzka wygląda bardzo kobieco i podkreśli Twój styl. A co powinnaś zrobić ze spodniami welurowymi, które są dla Ciebie zbyt duże? Spróbujmy zamienić je w stylową sukienkę. Złóż nogawki. Przetnij wzdłuż wewnętrznych szwów. Oprzyj krawędź. Zszyj części razem, pozostawiając małe nacięcie poniżej. Ciemnoczerwona sukienka koktajlowa jest gotowa. Świetna opcja na imprezę. A jeśli zarzucisz kurtkę na ramiona, uzyskasz stylowy, codzienny wygląd. Do następnego pomysłu potrzebny jest stary sweter z wysoką szyją. Odetnij kołnierz, wyjś szydło i włóczkę. Połącz części ze sobą. Udekoruj czapkę jasnym pomponem. Ta urocza czapka ogrzeje Twoje uszy i podniesie na duchu. Tyle ubrań i nic do noszenia. Moje życie jest takie trudne. Czarny sweter jest zbyt ciemny, a ta koszula jest zbyt biała. Wszystko jest nie tak. Mamy jednak pomysł. Zaznacz kropkowaną linię na koszulce na poziomie pachy. Przetnij. Odetnij spód swetra z trzej części. Sweter z koszulą jest gotowy. Idealny wygląd dla kobiety biznesu. Koronkowy wystrój jest bardzo piękny. Również tył tej koszulki może być bardziej interesujący. Zrób cięcie w kształcie trójkąta. Przykryj wycięcie koronkową tkaniną. Użyj nici i igły. Zszyj tkaninę zapętlonymi szwami. Udekoruj czarną kokardką. Użyj gorącego kleju. Niezwykły koronkowy tył z kokardką wygląda romantycznie i bardzo słodko. Pan od pogody twierdzi, że na zewnątrz zaczyna być zimno, więc dżinsy z dziurami nie są już nam potrzebne. Użyj tkaniny z cekinami zmieniającymi kolor do dekoracji. Przyszyj za pomocą nici. Cekiny na dżinsach są błyszczące i oryginalne. Czas na wspaniałe stroje i olśniewające spojrzenia. A oto hak, jak przemienić jednokolorową koszulę męską. Złóż koszulkę wzdłuż. Odetnij górną część. Włóż elastyczną opaskę w zszytą część koszulki. Zrób dziurkę szydłem. Zaczep opaską na szpilce i włóż ją do dolnego szwu. Ściśnij, aby dopasować do talii. To lekka, letnia spódnica w codziennym stylu. Prosta i wygodna. Noszenie szale zwykle jest takie nudne. Nie podoba mi się. Wyprostuj i zarzuć szal na ramiona. Owiń skórzany pas wokół talii. Rezultatem jest stylowy płaszcz na sezon przejściowy.
Wygląda bardzo oryginalnie. Do następnego pomysłu potrzebujesz dżinsów. Odmierz i odetnij spód nogawek. Przetnij je w szwach. Rozprój szwy na nogawkach. Odwróć dżinsy na lewą stronę. Połóż część nogawek na sobie. Zszyj je razem. Udekoruj kwiatowym haftem. W ten sposób otrzymasz stylową spódnicę dżinsową ze starych dżinsów. Bardzo piękna. Powiemy, co możesz zrobić z szalika, którego nikt już nie nosi. Potnij szal na cztery równe części. Przyszyj wełniane prostokąty do siebie. Połącz je razem. Podwiń na górze. Teraz potrzebujesz jasnej, elastycznej gumki z tkaniny. Przyszyj ręcznie. Ściśnij. Rezultatem jest ciepła dzieninowa spódnica. No i co z tego, że zima nadchodzi? Wełniana spódnica ogrzeje Cię na pewno. Co teraz przekształcimy? Biała koszulka? Świetnie, zaczynajmy. Złóż koszulkę na pół. Złóż krawędź. Zrób równoległe cięcie na plecach. Rozciągnij paski. Przeplataj paski tkaniny w ten sposób. Koszulka z pięknym, otwartym tyłem wygląda dość nietypowo. I zostało to zrobione w ciągu kilku minut. Następnie pokażemy, jak przemienić dżinsowe szorty. Rozłóż szorty na stole. Zaznacz kredą, gdzie będą ramionczka. Wytnij szorty wzdłuż linii. Wywróć je i zszyj wystające części razem. Rezultatem jest ciekawie ukształtowany jeansowy top. Z pewnością będziesz najlepszą faszynistką w tym sezonie, gdy go założysz. Te czerwone spodnie są nudne, mimo że są tak jaskrawe. Przemieńmy je na bardziej imponujące. Rozłóż spodnie na stole i wykonaj kilka rozcięć na każdej nogawce. Przednie krawędzie. Gotowe! Teraz Twoje spodnie są naprawdę modne. Chociaż Twoja babcia prawdopodobnie ich nie polubi. Ta koszula w kratę jest zdecydowanie nie do przyjęcia. Mamy jednak pomysł, co z nią zrobić. Zdejmij koszulę i owiń rękawy wokół talii. Zapnij guziki. Zwiąż rękawy w piękną kokardę. Kto by pomyślał, że zwykła koszula może przekształcić się w spódnicę bez jednego ściegu? Możesz iść na spacer i robić swoje rzeczy. Oto pomysł na przerobienie zwykłej, prostej koszulki. Zmienimy rękawy, szyję i boki. Potrzebujesz tylko nożyczek. Odetnij. Powinnaś otrzymać taki kształt. Załóż, wsuń ręce. Przekręć i włóż głowę przez otwór. Rezultatem jest stalowa peleryna. Wybawienie dla prawdziwej mody. Co możesz zrobić ze swetrem, który skurczył się po praniu? Właśnie to. Wykonaj pionowe nacięcie na przodzie swetra. Parę ruchów nożyczkami i stary sweter zamienia się w elegancki. Piękny i bardzo stylowy. Do następnego pomysłu będziesz potrzebować starych letnich klapek. Wybierz kawałek futra o odpowiednim rozmiarze. Przymocuj futro do klapek gorącym klejem. Nałóż gorący klej wąskimi, równoległymi paskami, aby futro było mocniej przymocowane. Klapki z futerkowym wystrojem są wygodne i bardzo słodkie. Futrzani przyjaciele ogrzeją i ozdobią Twoje stopy. Czy podobały Ci się nasze haki na ubrania? Napisz w komentarzach, które z Twoich starych rzeczy chciałabyś przeprojektować. I nie zapomnij polubić tego filmu, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych pomysłów na kanale TrumTrum.